Kolejusz jedzie na Widzew. Polonia nie bojkotuje Wisły i jedzie do Krakowa. Pogoń wydaje komunikat odnośnie ostatnich doniesień wiążących ich z innymi drużynami. Lecimy z kibicowską zapowiedzią weekendu. Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Witamy w drugiej w sezonie 2024-2025 kibicowskiej zapowiedzi weekendu. Dziękujemy Wam za tak liczne oglądanie naszych materiałów. W momencie publikacji tego filmu ostatnią kibicowską zapowiedź wyświetliliście ponad 60 tysięcy razy. To efekt Waszego zaangażowania, polegającego przede wszystkim na oglądaniu naszych materiałów, ale też zostawienie łapki w górze pod naszymi filmami. Tych w ostatnim materiale zebrało się ponad 2300 i komentarzy, których pojawiło się ponad 230. Miejmy nadzieję, że po emisji tego odcinka tych reakcji będzie jeszcze więcej. Dobra, koniec tego zamulania. Lecimy z tematem. Jak zwykle zaczynamy od Ekstraklasy. Drugą kolejkę o godzinie 18 rozpocznie mecz Puszczy Niepołomice z Górnikiem Zabrze. Przypominamy, że Puszcza jeszcze do końca tego roku domowe spotkania będzie rozgrywać na stadionie Krakowi. Później musi się wynieść z obiektu przy kałuży. Jest to decyzja prezesa Krakowi Mateusza Drużdża. Poniekąd spowodowana jest zachowaniem kibiców na meczu Puszczy z Krakowią. W artykule serwisu gol24.pl przytoczona została wypowiedź prezesa pasów. Dałem Puszczy słowo, że mogą grać tu do grudnia, ale potem już jej tu nie będzie. Jest to decyzja podjęta po moich obserwacjach. Musimy pomagać sobie i doceniać to, co władze Puszczy zrobiły. Jestem pod wielkim wrażeniem, ale ich mecze na naszym stadionie to był dla mnie trudny widok. Po ostatnim meczu kibic Puszczy krzyczał do mnie, bym głośno powiedział, jaki wynik zanotowała Puszcza, a jaki Krakowia. Więc jeśli kibic Puszczy chce się odzywać, niech robi to na stadionie w Niepołomicach. Miasto Niepołomice wraz z klubem robią wszystko, aby po nowym roku grać właśnie w Niepołomicach. Jeśli się nie uda, to w grę wchodzi też nowy stadion Zagłębia Sosnowiec. Kibice Puszczy Niepołomice przed meczem zamieścili taką informację. Wracamy! Już piątek. Przyzwyczajcie się do tego terminu. Gramy pierwszy domowy mecz w nowym ekstraklasowym sezonie. Potrzebujemy Was na stadionie. Mecz z Górnikiem Zabrze odbędzie się w piątek o 18 w Krakowie. Kupujcie bilety i karnety oraz zapisujcie się na przejazd już w środę. Torcida do Krakowa pojedzie autokarami. Koszt podróży wraz z biletem to 120 zł. O 20.30 w Gdańsku odbędzie się mecz Beniaminków. Lechia zagra z Motorem Lublin. Fanatycy z Lublina w środę na swoim profilu opublikowali taki wpis. Ostatni dzień zapisów. Zapisy prowadzone są w sklep kibiców Motorowcy. Informacje o wyjeździe znajdują się na naszym forum. Wszyscy do Gdańska, Motor on Tour. Ostatnio na Lechii pojawili się w liczbie 341 osób. Kibicowsko spotkanie o raczej niewysokiej temperaturze, relacje obu ekip przez ostatnie lata mocno się ociepliły. Warto w tym miejscu przytoczyć to, co działo się w 2007 roku w Lublinie, podczas meczu pomiędzy Motorem a Lechią. Mimo, że oba kluby łączy zgoda ze Śląskiem, to ponad dekadę temu nie miało to żadnego znaczenia. Doszło do grubej awantury na Murawie. Taka prehistoryczna ciekawostka. Przejdźmy do soboty. O 14.45 Stal Mielec zagra z GKS-em Katowice. Gieksa, jak to zwykle bywa, rozdysponuje wejściówki w zamkniętej sprzedaży, stąd na próżno szukać w sieci informacji o zapisach. Przed kibicami Stali Mielec kolejne domowe spotkanie z rzędu, na które rozpoczęli mobilizację. Ostatnie spotkanie z Widzewem przyciągnęło na trybuny blisko 6,5 tysiąca widzów. O 17.30 Radomiak zmierzy się u siebie z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. No i jak to bywa w ostatnim czasie w przypadku domowych spotkań Radomiaka, to tyle, co możemy powiedzieć. Brak klatki dla gości powoduje, że oficjalnie fani z Białegostoku nie pojawią się w Radomiu. I w najbliższym czasie się to nie zmieni, ponieważ ruszyła budowa dwóch trybun za bramkami. Jaki jest zakres najnowszej inwestycji i aktualny postęp prac? Przytoczmy fragment artykułu serwisu Stadiony.net. Inwestycja obejmuje budowę dwóch trybun z ponad 5600 miejscami siedzącymi wraz z zadaszeniem, zapleczem sanitarno-usługowym, oświetleniem, nagłośnieniem i monitoringiem. Obie trybuny, wschodnia i zachodnia, będą budowane jednocześnie. Prace będą prowadzone tak, by stadion przy ulicy Struga mógł być użytkowany w czasie ich trwania. Po zakończeniu inwestycji pojemność stadionu wzrośnie do blisko 15 tysięcy miejsc. Przetarg nie obejmuje wykonania elewacji stadionu. Na te prace zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Postęp prac. W internecie pojawia się coraz więcej zdjęć ukazujących postęp prac na trybunie za bramką od ulicy Stanisława Zbrowskiego. Obecnie skupiają się one na pracach ziemnych, w tym budowie konstrukcji podławy fundamentowe słupów. Znana jest już lokalizacja sektora dla kibiców gości, który powstanie w północno-zachodnim narożniku i obejmie sektory G1, G2, G3, G4. O 20.15 w Łodzi rozpocznie się prawdziwy hit kibicowski i naszym zdaniem najciekawszy mecz tego weekendu. Widzew zagra z Lechem Poznań i co najważniejsze z kibulami obu zespołów na trybunach. Przypominamy, że fanatycy
fanatycy Lecha Poznań mają oficjalną zgodę z łódzkim klubem sportowym. Podczas ostatniej wizyty Lechitów na sektorze gości zdemolowane zostały toalety oraz punkty gastronomiczne. Za te incydenty Lech został ukarany m.in. zakazem wyjazdowym na kolejny mecz z Widzewem. Swoją karę odbębnili i nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojawili się na sektorze gości stadionu Widzewa. W sieci oczywiście brak informacji o wyjeździe. Ostatnim razem ekipa Lecha wraz ze zgodami z ŁKS-u ubrani byli na czarno i każdy miał niebiesko-białą kominiarkę z napisem SZK, czego tłumaczyć chyba nie musimy. Widzewiacy przed meczem na swoim profilu napisali krótko: "Witajcie Widzewiacy, za 2 dni pyry, wszyscy na mecz. My liczymy na to, że trybuny nie zawiodą. Jeśli chcecie kibicowską relację z tego meczu na kanale, no to zostawcie pod filmem komentarz. Widzew VS Lech, au!" W niedzielę pierwszym meczem będzie starcie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin o godzinie 14:45. Jak czytamy na profilu Stowarzyszenia Kibiców Pogoni, sold out! Bilety na sektor gości w Lubinie wyprzedane. W niedzielę widzimy się w komplecie. Prosimy już nie wysyłać maili z listami lub pytaniami, czy coś jeszcze zostało. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o najnowszym komunikacie portowców, który został wydany w imieniu wszystkich grup kibicowskich działających na Pogoni. Komunikat odnosi się do ostatnich doniesień, jakoby fani ze Szczecina mieli lada chwilę ogłosić nowy układ, co sugerowała m.in. warszawska Żyleta na ostatnim meczu z Zagłębiem Lubin. Posłuchajcie, co granatowo-bordowi mają do przekazania. Komunikat Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy w imieniu grup kibicowskich Pogoni Szczecin. W ostatnim czasie bardzo medialnym tematem były sugestie na temat powiązań kibiców Pogoni Szczecin z kibicami innych drużyn, nowych zgód czy układów. Pragniemy jasno i krótko zakomunikować, że w tym zakresie w Szczecinie nic się nie zmieniło, mimo wielu sugestii napływających z Polski czy pojawiających się w internecie. Dziennikarzy sportowych uprasza się o skupienie na sportowych i organizacyjnych aspektach Pogoni Szczecin, kibiców innych drużyn na swoich klubach. Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy jest jedynym oficjalnym źródłem informacyjnym kibiców Pogoni Szczecin, stąd prośba do kibiców, by swoją wiedzę opierali na sprawdzonych źródłach. Tylko Pogoń. Gospodarze w swojej relacji z wyjazdu do Warszawy wspomnieli o domowym meczu z Pogonią. Za tydzień w niedzielę wracamy na przodek i lecimy z konkretnym dopingiem. Goście pojawią się dobrą liczbą, więc i my nie możemy zawieść. Przy okazji przypominamy o wciąż trwającej wirtualnej zrzutce na oprawę. Zapraszamy do wsparcia. O 17:30 mecz Piast Gliwice Śląsk Wrocław. Fani z Wrocławia mimo napiętego grafiku mobilizują się na wyjazd do Gliwic. Na swoim profilu stowarzyszenia zamieścili taki wpis: "Ruszają zapisy do Gliwic. Przed nami prawdziwa piłkarska karuzela i mecze co 3-4 dni. Wszyscy żyją wyjazdem do Rygi w europejskich pucharach. Ale już kilka dni później czeka nas nie mniej ważny krajowy wyjazd do Gliwic. Na tym meczu piłkarze również będą potrzebować naszego wsparcia, więc w Gliwicach musimy stawić się w jak największej liczbie, by fanatycznym dopingiem ponieść naszych piłkarzy do zwycięstwa. Od najbliższego piątku w sklepie Kibica Twierdza ruszają zapisy na ten wyjazd. Zapisy potrwają do wtorku włącznie. O 20:30 w Kielcach Korona podejmie Legię Warszawa. W sieci brak informacji o wyjeździe fanów z Warszawy, co jak to bywa przy tego typu wyjazdach świadczy o zamkniętej sprzedaży. Fani Korony na profilu Stowarzyszenia Zjednoczona Korona wydali komunikat, którego przekaz ma obowiązywać od meczu z Legią do końca rundy. Ważny komunikat. Koroniarze, zgodnie z ustaleniami od meczu z Legią do końca rundy. Selekcja na Młynie. Na Młynie będzie prowadzona selekcja, dlatego zapraszamy przedstawicielki płci pięknej na sektory D1G i D5G. Nie zajmujcie miejsc od wejść D2G do D4G. Zakaz nagrywania. Na sektorze obowiązuje zakaz latania z telefonem w ręku. Odkładamy smartfony i cieszymy się życiem. Skupiamy się na dopingu i wspieramy drużynę od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Prosimy o udostępnienie. Dziękujemy. Drugą kolejkę Ekstraklasy zamknie poniedziałkowe starcie Rakowa Częstochowa z Krakowią, które rozpocznie się o godzinie 19:00. Fani Krakowina o profilu oprawcy obszernie podsumowali ostatni mecz oraz odnieśli się do wyjazdu na Raków. Posłuchajcie, bo warto. Witamy was wszystkich. Za nami pierwsza kolejka nowego sezonu Ekstraklasy, a po reakcjach wielu odnosimy wrażenie, jakbyśmy wczorajszym meczem przypieczętowali spadek do pierwszej ligi. Czy spodziewaliśmy się więcej? Oczywiście, że tak. Czy oczekiwaliśmy zdecydowanie lepszej gry? Oczywiście, że tak. Czy liczyliśmy na piękne przekonujące zwycięstwo? Oczywiście, że tak. W powyższych kwestiach absolutnie z nikim się nie różnimy. Patrząc na poczynania boiskowe, oczy krwawiły, na usta cisnęły się różne nieparlamentarne słowa, ale na litość boską. Niedopuszczalna jest sytuacja, żeby w jakimkolwiek momencie meczu, a w szczególności przy wyniku 0-1, ktokolwiek na środku sektora siadał na swoim krzesełku. Jeśli ktoś zasiada na D, a zwłaszcza w jego centralnej części, to chyba dobrze zdaje sobie sprawę, w jakim miejscu się znalazł i po co się tam znalazł. Oczywiście boisko i wynik ma wpływ na naszą postawę i nikt z tym nie ma zamiaru
lekko polemizować, ale żadna sytuacja nie usprawiedliwia takiego zachowania jak powyższe. Przychodzisz na D, to znak, że przez 90 minut stoisz i dopingujesz klub. Kolejny raz robimy super robotę z frekwencją i tym podobne, ale musimy wracać do tak prostych i powszechnie znanych kwestii. Następne? Nauczmy się w końcu śpiewać całość przyśpiewek, łącznie z przerywnikami w postaci la la la. To nie jest moment na przyciszanie. Od tego są komunikaty z gniazda. To nie jest moment na odpoczynek, to nie jest moment tylko na klaskanie. Ta część przyśpiewek ma wybrzmiewać tak samo głośno jak jej główny tekst. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wpłaty na malowanie sektora. Mamy nadzieję, że się podoba. Dziękujemy wszystkim, którzy zastosowali się do akcji Całe Miasto na Pasiasto. Jest w tej kwestii zdecydowanie lepiej, ale mamy spore pole do poprawy. Na mecze, szczególnie w okresie letnim, przychodzimy w pasiakach. Słów kilka jeszcze na tematy okołosportowe, bo nie możemy zostawić tego bez komentarza, bo wielu chyba zapomniało o nieobliczalności tej ligi. Nie mamy zamiaru w żadnym wypadku skreślać tego zespołu po pierwszym nieudanym meczu w sezonie. Najzwyczajniej w świecie mamy nadzieję, że najchudszy mecz z tak wieloma prostymi błędami w tej kampanii mamy już za sobą i tak do tego chcemy podchodzić. Przypominamy o zapisach na Raków. Jedziemy wspierać zespół na bardzo trudny teren po to, aby wspólnie wywalczyć 3 punkty i zmazać plamę z wczoraj. Zarówno piłkarze, jak i my, bo nasza postawa była daleka od ideału. To tyle jeśli chodzi o Ekstraklasę. Zobaczmy teraz, co tam w niższych ligach się dzieje. Zacznijmy od pierwszej ligi. Stal Stalowa Wola mocno mobilizuje się na piątkowy wyjazd do Legnicy. Na swoim profilu piszą: ostatni dzień zapisów. Wszystkich chętnych na wyjazd do Legnicy zapraszamy jutro, czwartek, do ośrodka Kibice Razem. Czekamy na Was od 16 do 18. Zapełniamy kolejny autokar i ruszamy konkretnym składem na pierwszą wyprawę w sezonie. Przy zapisie podajemy imię, nazwisko i PESEL oraz wpłacamy kasę za wyjazd. W piątek wszyscy widzimy się w sektorze gości. Musisz tam być razem z nami. Travelholics. W szeregach gospodarzy również trwa mobilizacja na pierwszy domowy mecz w sezonie. Początek meczu o godzinie 18. Również w piątek o 20 Kotwica Kołobrzeg zagrał u siebie z GKS-em Tychy. Gospodarze chcą jak najliczniej zjawić się w Młynie. Trwa też mobilizacja wśród tyczan, którzy pojadą nad morze autokarami. Autokarami na wyjazd do Łęcznej udadzą się również kibice Stali Rzeszów na sobotnie spotkanie z Górnikiem, które rozpocznie się o godzinie 17. Ze spotkań pierwszej ligi warto jeszcze zwrócić uwagę na niedzielny mecz Wisły Kraków z Polonią Warszawa. Jak wiadomo, kibice Wisły są bojkotowani na większości polskich stadionów za to, co wydarzyło się w Radłowie. Bojkot polega na niejeżdżeniu do Krakowa oraz nie wpuszczaniu ich na sektory gości. W tę akcję nie wpisują się fani Polonii, którzy mobilizują się na wyjazd do Krakowa. Na profilu Ultrasów Polonii można znaleźć informacje o zapisach. Kibice z Warszawy byli już obecni na stadionie przy Rejmonda po wykluczeniu Wisły. Na swoim profilu napisali wówczas: rozwiewamy wszelkie wątpliwości, zamówiliśmy bilety na mecz pucharowy z Wisłą Kraków. Nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy nie wspierać naszych zawodników w tym meczu wyjazdowym. Nie popieramy i nigdy nie popieraliśmy sprzętu, jednak krakowski klimat jest znany wszystkim od lat, tak samo znany jak to, że Legia próbuje narzucać swoje zdanie, umoralniać i kierować kibicowską Polską. Dlatego też zamiast pisać donosy na transparentach, my wolimy jechać i wspierać naszą Polonię w Krakowie. Przez tamtą decyzję kibiców Polonii z wyjazdu do Warszawy, właśnie na Polonię, zrezygnowała Arka Gdynia, o czym wspominaliśmy na naszym kanale. A wy co o tym wszystkim myślicie? Czy status Wisły Kraków zmieni się z biegiem czasu? Zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej wymiany zdań w komentarzach. W niedzielę o 17 na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów zagra ze Zniczem Pruszków. Niebiescy na 4 dni przed meczem rozdysponowali ponad 8 tysięcy wejściówek. W poniedziałek ciekawe spotkanie w Gdyni. O godzinie 20.30 Arka podejmie ŁKS Łódź. Do Gdyni wybierają się przedstawiciele łódzkiego klubu sportowego, którzy na swoim profilu o wyjeździe napisali: stęskniliście się za klimatem trybun? Za wyjazdami w najdalsze zakątki Polski? No to czas wrócić do gry. Na pierwszy wojaż. Terminarz rzucił nas tam, gdzie kończyliśmy poprzednią pierwszoligową przygodę. Jedziemy do Gdyni, żeby kolejny raz pokazać się tam z jak najlepszej strony i napisać kolejną kartę kibolskiej historii. Rozpocznijmy ten sezon mocnym uderzeniem. Wypełnijmy sektor gości, niosąc piłkarzy do pierwszego zwycięstwa w sezonie. Termin meczu nie jest żadną wymówką. Zapisy na wyjazd prowadzone będą w poniedziałek 15 lipca od 16 do 19 w sklepie kibiców ŁKS. Koszt biletu to 30 zł. ŁKS on tour. Spójrzmy teraz na drugą ligę. Zapowiedź na swoje domowe spotkanie nagrali kibice Rzesowi Rzeszów. Ich klub zmierzy się w piątek o godzinie 19.05 z Chojniczanką. Na filmie widzimy kibiców z transparentem, na którym możemy przeczytać: każdy gada ile może, przyjdziesz na mecz, to pomożesz. Nie zrobią wszyscy do młyna, wszyscy do młyna, nie zrobią wszyscy do młyna.
sobotę o 15 Zagłębie Sosnowiec będzie wizytować Stadion Miejski w Bielsku-Białej, ale tym razem ich przeciwnikiem będzie Beniaminek drugiej ligi Rekord Bielsko-Biała. Fani Zagłębia mogą liczyć na wsparcie BKS-u, którzy na swoim profilu zamieścili taki wpis. W sobotę powtórka, czyli Zagłębie ponownie zagra na naszym stadionie, choć tym razem w meczu z Rekordem. Widzimy się o 14 pod Jurandem i wspólnie idziemy na trybuny przy okazji zaznaczając, że w Bielsku liczy się tylko BKS. Zapisy poprzez wiadomość prywatną, w treści imię, nazwisko i PESEL, koszt 30 zł. Informujcie wszystkich znajomych, że 27 lipca spędzamy w klimacie Bielskie Zagłębie. Do zobaczenia! To tyle, co dla Was przygotowaliśmy. Jeśli jakieś ciekawe wydarzenie ominęliśmy, no to oczywiście dajcie znać o tym w komentarzu. Tradycyjnie na koniec nie zapomnijcie zostawić łapki w górze. Bijemy rekord z poprzedniego odcinka. Tych wtedy było 2300. Subskrybujcie też największy kanał kibicowski w Polsce. Właśnie liczba subskrypcji też mocno w ostatnim czasie przyspieszyła i jest nas już tutaj blisko 205 tysięcy. Wow, jak to brzmi! Śledźcie nasz kanał w weekend, bo pewnie pojawią się jakieś raporty ze stadionów. A żeby uaktywnić Was w komentarzach i sprawdzić, czy oglądacie do końca, zostawcie po sobie komentarz, wpisując nazwę klubu, któremu kibicujecie, z dopiskiem AU. Trzymajcie się, kibole. Do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.